Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragiem, a przed wami kolejna transmisja lub jak kto woli, gdzie ogląda kolejny materiał z gry Metal Hellsinger. Tak, czyli gra strzelankowo-rytmiczna. Słuchajcie, tu ostatnio chyba zacięliśmy się znowu na 5. albo na 6. poziomie piekła. No i tam już jest hardkorowo, słuchajcie. Pojawił się nowy przeciwnik, zaraz wam dokładnie powiem, o którego wroga chodzi, bo tutaj mamy nowe wiadomości w kodeksie. Sobie nadrobimy. Tutaj ciekawego jest, kompendium. Mamy perfekcjonista. Co to jest tym perfekcjonistą? Zobacz sobie, perfekcjonista. Można zdobyć ulepszyć, perfekcyjnie kończąc udręki zabójcza wirtuozeria. Dużo raczej pieczęci otrzymujesz dodatkową kurię, gdy zaliczasz niedalne trafienie. Okej. Okay. Później co tam jeszcze ciekawego mamy? Śmiertelny bieg. Śmiertelny bieg to trzeci dar ciągu rytmicznego. Jest dostępny po ukończeniu in-house. Ty twój ciąg rytmiczny zwiększa się 22, otrzymasz premię dobra zadawane podczas biegu. Dobra, to też czytaliśmy. Śmierć góry. Jak wykonać? Szybowanie, spacja, shift i rozkrócie M, dobra. Mamy Gehenna. To jest chyba opis lokacji. Właśnie i na tej lokacji się ostatnio chyba zaciąłem. Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty poziom piekła. No i tu już jest hardkorowo, słuchajcie. Tu już jest hardkorowo. Gehenna. Grzesznicy lądują tu zamknięci na zawsze. W grobowcach strzeżonych przez demony. To już czytaliśmy ostatnio. I zabójcza wirtuozeria tak samo. Tylko zabójstwa przez rozkrucie zaimponują glasi. To są udręki, to są wyzwania. To też ostatnio czytaliśmy. I mamy nowe rzeczy w bestiariuszu tak samo. Pojawili się Hierofant. Hierofanty to magowie średniego poziomu, stanowiący nieodzowny element piekielnej biurokracji. Zamiast zabrać się do pracy, przywołują marionetki, które trzymają wrogów na dystans, podczas gdy oni oszczędzą i potężną magią. I atakiem naprowadzanym jest ponoć jękiem dusz poszukujących swych wspomnień w otchłani. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zmusi innych do odwalenia mokrej roboty, szczególnie w piekle. Szczególnie w Polsce. Forever Croft, witam cię serdecznie. Croftik, co tam u ciebie słychać? Jak tam ze zdrowiem? Już jest lepiej, czy tak jednak średnio? Czy jest jakaś poprawa? Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie, hej. Tak samo mamy Serafin mniejszy. No właśnie, i to są te anioły, które pojawiają się w tym 5. poziomie. No i jest ciężko już przez nie. Serafin jest piechurem nieba. Jeśli chodzi o walkę z walcią, nie należy go lekceważyć. Poraża z bliska wybuchem czystego światła, rozprzyzywa płonący promień prosto z nieba. To wyborny przeciwnik, nawet gdy jest sam. Zastępów anielskich jest 66, a ten jest najniższym z nich. A tak pomyśleć, to jest na pierwszym miejscu. Elitarni się też pojawili. Ojej, i ten też jest przerąbany. Bohemot oblężniczy. Władcy piekieł niezadowolenie z pierwotnego potencjału niszczycielskiego Bohemota stworzyli tę abominację, by siała spustoszenie na umocnionych obszarach. I nie tylko. Bohemot oblężniczy nie dzierży brony, lecz wystrzeliwuje z ramienia potężne pociski dystansowe. Dodatkowo dysponuje wybuchającym atakiem duszy, który obejmuje dany obszar. Aby uniknąć trafień, musisz skakać. Wieści niesie, że pewien szczególnie bezmyślny książę piekła wykorzystał Behemota Obleczniczego, by włamać się do własnej krypty dusz. Poradził sobie wyśmienicie. Rzecz w tym, że Behemota nie można od tak wyłączyć. Spoczywaj w pokoju, książę. I Krowcik. Chujowo, ale rano mam straszny katar i gorączkę. Ojej, to niedobrze. O, ja powiem ci szczerze, że dużo osób tak samo prywatnie też uskarżają się w moim gronie, tak? Że znajomych, że też się źle czują. Gdzieś ta... Ten wrzesień jest taki kiczowy, nie? Jeżeli chodzi w ogóle o pogodę, nie? To już gdzieś ktoś chory i ten... No to dużo zdrowia, no mam nadzieję, że ci przejdzie w pewnym momencie. Krowcik, mam nadzieję, że ci przejdzie.
Inkarnacja Furii Piekielnej, Incaustis. I to jest chyba ten ostatni boss, z którym walczyliśmy. One tak samo wyglądają, ale mają inne ataki. Trudno powiedzieć, czy czerwona sędzina stworzyła tę inkarnację, przewidując bieg wydarzeń Incaustis, czy też dlatego, że arcdiabeł wcześniej ją zawiódł. Krążą różne rewersje. W każdym razie, ta inkarnacja łatwo wpada w gniew i jest bardzo wytrzymała. W porównaniu z innymi, dlatego wykorzystanie chwil słabości tego Raptusa nie byłoby takim złym pomysłem. Dobra, i to już wszystko. Słuchajcie, także możemy kontynuować naszą przygodę. Aczkolwiek no tutaj... raz, dwa, trzy, cztery... pięć. Choć tutaj jest ciężko, nie? Na tej Gehennie. Tu zdecydowanie jest ciężko na tej Gehennie. To jest czwarty od końca poziom. Już jesteśmy w połowie gry, ale... może troszkę dalej, ale... o, tu jest naprawdę hardcore. Także nie zdziwiłbym się, jakbyśmy całą dzisiejszą transmisję próbowali tą mapę, czy ten poziom, tak? Przejść. Dobra, Gehenna. To już czytaliśmy ostatnio. To już czytaliśmy ten opis. Także nie będę wam tego czytał. I tutaj się, słuchajcie, musimy obowiązkowo zastanowić nad orężem. Kusza zostaje. Ona w kryzysowych sytuacjach mi tutaj pomaga, ale muszę chyba zmienić. Ja sobie dzisiaj myślałem poza transmisją, co by dalej zrobić, żeby jakoś przejść tą mapę. No nie doszliśmy, chyba 3 albo 4 razy już próbowaliśmy ten poziom i za każdym razem dochodziliśmy dalej. Niestety ginęliśmy. Chyba zmienię te wrony, czy jak to się ta broń nazywa, i wezmę chyba sobie rewolwery. Aha, odznacz. Okej, fajnie ona to tu przeładowuje. Te rewolwery są koks. No i dobra. I tutaj musimy się zastanowić nad umiejętnościami. Pierwsze 4 ataki po zmianie broni nie zżywają amunicji. I mamy dar ciągu rytmicznego, ładuje się maksymalnie szybko. Dar ciągu rytmicznego. A co tu jeszcze mamy? Furia nie może spać poniżej. To tak średnio. Obrażenie zadawane, gdy masz niskie zdrowie. A tak ostatecznie broń ładuje się automatycznie, z każdym tym. Chyba że. To odznaczę. A wezmę sobie to ładowanie. No tutaj ta specjalna. Specjalne umiejętności, tak. No pomagają w tym trybie. Znaczy na tym poziomie. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy. Pieczęć nieustępliwy. Furia sprawia, że Furia nie może spać poniżej pewnego poziomu. A to nie pomaga mi za bardzo w walce. Da żadę z tą mapą, mówisz, Julio? Kurna, powiem ci. No męczymy ostatnio, męczymy. No czasami jest tak, że trzeba przerwę po prostu sobie zrobić, tak? Jeżeli czegoś nie dajemy rady. A na drugi dzień już idzie całkiem lepiej, albo już w ogóle uda nam się dany problem przejść. Zobaczymy. Crazy the judge would call on heaven, right? Thousand hells to marshal when she turns to be on.
sanctimonious heavenly Avenger thing. Demons and angels on the same side. It was awkward. Jakoś idzie.
stoi. Dobra. No, sir. I did get the sense they were even more depressed being here than us. Dobra, jakoś idzie. Jakoś idzie. Kurna. Coś mi nie idzie teraz z tym rytmem. Znowu, widzicie, i się wybiłem z rytmu znowu.
desperate, all right. Dobra, słuchajcie. Przeładujmy bronię. Nieźle. Jestem dalej niż wczoraj, nie będę ukrywał. Chyba będzie mieć bossa. No. Pierwszy raz jak do tej pory tutaj doszedłem. Ja jebę.
Wow. W ostatnim momencie. Jezu, jakie to furia ten wicher. Kurwa, co jest? Jest! Och! Jezu, jak ten wicher mnie wkurwiał, nie wiadomo co się tu w ogóle działo, nie? Ale się udało i sukces! To co dzisiaj rozmawialiśmy z Julią na samym początku, słuchajcie, strumyku. Jeżeli wam nie idzie, słuchajcie, to robicie odpoczynek. Tak? Chociażby jeden dzień i na drugi dzień siadło w masełko, nie? Jak w masełku, słuchajcie. Za pierwszym razem. Aczkolwiek było hardkorowo. Hardkorowo było. Ja pierdykam jak zwykle. Tutaj akurat miałem ta końcówka walki z tym bossem troszkę lepiej niż ostatnio. Tak, ale i tak ja zawsze mam tak, że kurczę mało mam życia, nie? Na sam koniec. Ale ładnie, ładnie. Wituś, witam cię serdecznie. Witoldzie. Dobry wieczór, Wituś. Hej, jak tam żyjemy? Dobra, odblokowano tą sesję, tak? Nowe piekło, Ninhill. Po pokonaniu bossa pojawia się ścieżka do nowego piekła. Oraz nowe udręki, czyli wyzwania. Po pokonaniu bossa pojawia się ścieżka do nowych udręk. I mamy skraj śmierci drugiego poziomu, morderczy rytm trzeciego poziomu i zwodniczy oręż trzeciego poziomu. I zobaczmy nasz wynik. Czy będzie rekord, słuchajcie? Nie, niestety chyba nie. Chyba niestety nie. Tutaj dałem ciała, chociażby długość przejścia u mnie leży. I za to dostaję chyba najmniejsze noty. Zobaczmy, który jestem w rankingu. No, spadłem. Aczkolwiek piszę mój nowy rekord, ale podkreślmy sobie to, że ta gra z każdym dniem kolejnym, tak, więcej
osób w to gra, tak? I mimo tego, że to są moje, mój rekord, tak, który tutaj piszę, to i tak wczoraj byłem 920, a teraz jestem już 1224, tak? Czyli widać, że z każdym, słuchajcie, z każdym dniem, bo to jest świeża gierka, dochodzi nowych graczy, dlatego moja pozycja niestety tutaj... pozycja tutaj niestety podupada. A szkoda, bo za każdym, przy każdym przejściu mam niestety, znaczy niestety, stety, lepsze wyniki. Ale to i tak za mało. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie naszą rozgrywkę z gry Metal Hellsinger. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże inny stream na moim kanale. Dziękuję za każdy was, czy każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!